mierzenie głowy. Zmiażdżacz głowy mógł działać w różny sposób, ponieważ zmiażdżacz głowy mógł miażdżyć głowę od góry do dołu, tak jak tutaj. I wtedy taki zmiażdżacz był szczególnie skuteczny, ponieważ były również zmiażdżacze, które miażdżyły głowę od boku, ale one nie miały sensu szczególnego, ponieważ miażdżyły kości czaszki i kaczaszki doprowadzały do uszkodzenia mózgu. Natomiast zmiażdżacz głowy, działający w ten sposób, który umiejscawiano pod brodą, miał tę zaletę, że najpierw pękały słabsze kości, te cieńsze. Czyli najpierw następowało miażdżenie wszystkich kości żuchwy, a czaszka i mózg ciągle jeszcze były całe i dobrze ukrwione. Po zmiażdżeniu zębów, kości żuchwy, następowało miażdżenie kości nosa, całej tej części, bo to są ciągle te słabsze części, a część mózgowa tak naprawdę mogła nie zostać zmiażdżona nigdy. Taki człowiek, to jest o tyle praktyczne, że takie urządzenie nie doprowadzało do przerwania skóry i powodowało, że taki człowiek mógł być dalej torturowany bez najmniejszych przeszkód. Ktoś wie, co to jest? Piwo. A co można zrobić z piwą? Co jest szalenie interesujące, to, że tortury piłą, nie wiem, czy zauważyliście, znaczy na pewno zauważyliście, ale nie wiem, chciałabym podkreślić ten fakt, to słono wobec człowieka zawieszonego do góry nogami, wcale nie dlatego, że to wyglądało ciekawiej, tylko dlatego, że ona niestety doprowadzała do bardzo poważnych uszkodzeń tkanki i człowiek, który krwawił tak potwornie, jak przy takich rozcięciach szybko się wykrwawiał, następowało niedotlenienie mózgu i on przestawał odczuwać ból. Człowiek zawieszony do góry nogami ma lepiej ukrwiony mózg i może cierpieć dużo. Łamanie kołek, które się wydaje zupełnie prostą procedurą, natomiast to jest jedna z najbardziej czadowych tortur, jakie można wymyślić. A mianowicie, wkładano człowieka na kole, przywiązywano kole, podkładano pod stawy kołeczki, po czym następowało powolne i systematyczne łamanie kości. Ale nie wielkie. Zaczynano od palców. Miażdżono powolutku centymetr po centymetrze kości palców, potem dłoni, potem rąk. To samo robiło z nogami. Powolusieńku każda kość wielokrotnie powoli łamana, bez przerywania skóry, bez krwawienia. Człowiek po takiej torturze tak naprawdę zamieniał się w worek miazgi. Wyglądał jak szmaciana lalka. Żadnych ścięgien, żadnych kości trwałych, żadnych, to po prostu zupełnie miękki był. I to oczywiście, taki człowiek tak połamany mógł ciągle jeszcze być torturowany przez przypalanie, rwanie szczypcami itd. Ale najczęściej po takiej torturze przywiązywano człowieka do tego koła i oddawano na pastwę tłumowi. A tłum wtedy zajmował się takim człowiekiem, nie wiem, wyłupywał mu oczy, wyrywał kawałki mięsa, aż w końcu następowała śmierć. Co jeszcze robiono? Robiono w ten sposób, że oczyszczano duszę przez picie wrzących substancji, czyli na przykład wrzącej wody, wrzącego oleju, czasami zalewano, czy kazano pić człowiekowi wrzący ołów, kazano jeść wrzące węgle rozpalone, zdarzało się nawet, że kazano człowiekowi jeść mydło. Jest takie przysłowie, tam jak się mówiło kiedyś, tak, że dziecku każe się buzię wymyć mydłem. No to jest właśnie pozostałość po tej zabawnej torturze. A to jest kolejna tortura, która nazywa się piramidą bądź kozłem. Ustawiano człowieka nad takim kozłem w ten sposób, że wrażliwymi częściami ciała, co konkretnie krokiem, był na tym w ten sposób, że musiał stać na czubkach palców. W momencie, kiedy opadał, to mu się wbijało w ciało, więc on stawał na czubkach palców i miał do wyboru albo ból palców, które już niejednokrotnie już omdlewały, albo wbijanie się tego w ciało. Na wcześniejszej wersji było widać, można było też człowieka nad czymś takim posadzić, tak żeby mu się to wbijało, to niejednokrotnie było okute, zaostrzone i jeszcze dodatkowo obciążyć, żeby lepiej wchodziło. To jest kozioł czarownic właśnie, czyli piramida. No całkiem współczesna grafika, jak widzę. Kolejne to kocie pazury, czyli drapanie po rozrywanie ciała takimi. Tak były pokazane tam wcześniej takie grabki jakby, coś takiego. To można było oczywiście obdzierać ze skóry, natomiast to prekozorom jest narzędzie tortury szczególne, mianowicie to jest kozioł służący do podlepiania. Można było człowieka takiego zawiesić w krześle i podtapiać, i wyciągać, i podtapiać, i wyciągać. Jedną z odmian tej kary była kara koła, ale nie łamanie, tylko umieszczano człowieka na kole, które się kręciło. I czy pół koła, część koła była w wodzie, a część pod. O takie koło, tylko że zanurzone w wodzie. Ale to jest jedna z odmian kołyski czarownic. Mianowicie na przykład zdarzało się, że czarą kobietę czy człowieka podejrzanego o czary, zawiązywano w worku i puszczano tak długo, aż tam zwymiotował, stracił przytomność i zaczynał majaczyć. I jedną z odmian tej kary było kręcenie na kole.
Oczywiście, co jeszcze było? No wiadomo, że to jest struktura notabene, którą później zaadaptowano jako karę wobec niesubordynowanych żołnierzy. Tu mamy prasę. Kładziono na człowieka deskę przygniatano, kładziono na to możliwie duży ciężar, człowiek był miażdżony, głowa była na zewnątrz, wszystko było w porządku. Następna, czyli jeszcze wiadomo, parzenie wapnem skóry, przypalanie genitaliów, polewanie chwalną substancją i podpalanie, to mówiłam, przypiekanie na różne sposoby. Co jest ciekawe, jeżeli chodzi o przypiekanie, w Nysie na Śląsku był odkryto zestaw pieców, tak, podobny do pieców krematoryjnych z XVII wieku, w którym ponad 2000 kobiet, dziewcząt i dziewczynek zostało powoli upieczone żywcem. Stosowano również rośliny zawierające substancje psychoaktywne, takie jak atropinę, skopolaminę, czy beladonny, znaczy używano na przykład korzenia mandragory, czy beladonny, którą można tutaj niedaleko potem zobaczyć. No i oczywiście te substancje powodowały, że człowiek miewał różne dziwne objawy, nie wiem, typu na przykład dawał sobie wmówić, że jest obłąkany, dawał sobie wmówić, że widział szatana i tak dalej. Symptomy delirium tam i tak dalej. I kolejna taka prosta tortura to jest coś, co nazywa się tormentum insomnia, czyli pozbawienie snu. Aż do granicy halucynacji, często wspomagane właśnie tymi substancjami, które wcześniej wymieniłam. Następna to kamieniowanie, włóczenie koni stosowane na dwa rodzaje. Bardziej humanitarna metoda to było przywiązywanie za nogi do konia, kiedy człowiekowi głowa włóczyła się po ziemi, wtedy następowała szybka śmierć. Mniej humanitarne było tak, że przywiązywano człowieka za ręce, za koniem. Niejednokrotnie było tak, że taki sam kadłub już normalnie odarty, już cały inwentarz zarał się w sytuacji, kiedy była oderwana miednica, a człowiek jeszcze żył. Dalej, no wiadomo, że nawlekanie na pal, o czym wszyscy wiemy, proszę. Na pal nawlekano w taki sposób, że to, co pokazywano, jak nawlekano Azję, to niestety nie jest prawidłowy pal, ponieważ pal musiał być na tyle cienki, żeby przechodząc przez ludzkie ciało omijał najważniejsze organy i nie przebijał kręgosłupa. I w ten sposób naprawdę zdarzało się tak, że można było człowieka przebrać na wylot. No wiadomo, ćwiartowanie, rozrywanie końmi. Już, no dobrze, to ja w takim razie i oczywiście dla tych, którzy przeżyli inne tortury, no to było dodatkowo palenie na stosie, chociaż jeżeli nie przeżyli, to również nie mogło palenie na stosie spotkać. Dziękuję bardzo.